ten Święty Ojciec, żeby On właśnie przyszedł też z jakąś taką pomocą dla Waszych sprawach. I proszę o to, ja 17 września udaję się do Libanu, tam, gdzie jest grób Świętego Ojca Charbera, a już 18, jak Pan Bóg pozwoli, będę sprawował muszę świętą przy Jego grobie. I te wszystkie intencje Wasze zabieram i Jemu chcę złożyć i prosić Go o to, żeby wyprosił to, o co Wy prosicie teraz, nie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dlatego myślę, że tutaj to są wszystko, można powiedzieć, przypadek, spotkaliśmy się, czy nie przypadek, ale to wszystko gdzieś tam u góry jest kierowane. Dlatego tą modlitwą, której nas nauczył Jezus Chrystus, pomódlmy się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I Matce Bożej, w szczególny sposób prośmy, aby nas wzięła pod swój płaszcz, pod Twą obronę, uciekamy się, Święta Boża, Cielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Ojcze Charberu, Święty Janie Pawle II, módl się za nami. I dzisiejsza patronko, Święta Teresa z Kalkuty, módl się za nami. Boże Ojcze Wszechmogący, prosimy Ciebie, pobłogosław tę rodzinę, wszystkie Wasz dom, tych wszystkich, którzy tu my mieszkamy i tych, których macie w swoim sercu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I dobrze. Dzieci, Syn i Duch Święty. I to też. Ojca i Syna. Patrzcie, to jest takie piękne dzieło, można by powiedzieć takie artystyczne dzieło. Tak? Ponieważ pamiętamy dobrze, jak Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się właśnie brewiarz odmawiał, a tutaj koleżanka, prawda? To no, można wyszyła, to jest w materiale. Zobaczcie, jak tak. Z daleka bardzo pięknie wygląda, tak. Wyszyta postać właśnie materiałowo Ojca Świętego Jana Pawła. A tak dobrze go wspomnieć dzisiaj, bardzo. Ponieważ dzisiaj, kiedy Świętej Matki Teresy wspominamy, to przecież widzimy, gdy widzimy Matkę Teresę, to często Jana Pawła II, razem. Bo kiedy Matka Teresa z Kalkuty przybywała do Rzymu, zawsze przyszła dla niej czas i zawsze przychodziła z medalikami niepokalanej. Tak. I Ojciec Święty ich błogosławił. A ona na świat. Ja też sam przeżywałem, słuchajcie, to takie niesamowite, kiedy będąc w Bazylice Świętego Piotra, wiele razy też byłem, kiedy Matka Teresa była. Ja widziałem, że nigdy nie zostałem Matki Teresy. Widziałem, że Ojciec Święty przychodził i zawsze do niej podchodził na chwilę. Zauważył zawsze. Allora, cari fratelli sorelle, siamo urzędu un paese vicino Lublino, dove c'è l'università famosa. Ma siamo in questo paesino qui, ho benedetto anche casa dei devoti di San Charbel, ma ho visto anche questa immagine di Giovanni Paolo II. Questa è stata... È una opera arte, direi, fatta a mano, come qualcuno, diciamo... Allora, questo è, non so in italiano come dire preciso, ma con ago si fa così, lavoretto su materiale, ma poi esce, non è una foto. Ma io oggi ricordo in modo speciale perché Santa Teresa di Calcutta noi conosciamo, ma immagine Giovanni Paolo e Santa Teresa è sempre. Quante volte
vedevamo quando Giovanni Paolo II si avvicinava a lei, quando è andato anche a Calcutta, in quell'incontro erano molto uniti, la madre Teresa veniva sempre con le medagliette dell'Immacolata, lui la benediceva e poi lei distribuiva tutti. E Santa Madre Teresa prega per noi, San Giovanni Paolo II prega per noi. Vesel my się i radujmy się, chodźcie tu bliżej, radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Wesel my się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Dał nam ten dzień, moi drodzy, zaświecił, nie? Dał nam ten dzień Pan Bóg, szczególny dzień, słuchajcie, ponieważ no nie zawsze takie spotkanie, za chwilę jeszcze przyjdą osoby, ale tutaj w urzędowie, tak? Jesteśmy w urzędowie cały czas i wy, którzy czcicie świętego ojca Szarbera, tu jest razem, ale on czcicie przede wszystkim Matki Najświętszej, no i relikwie świętych, z którymi zawsze idę. Święty Jan Paweł II, święty ojciec Szarber. Takie dwa filary mocne, które oni nas uczyli i wciąż nam przypominają, że drogą do Jezusa jest, do, jest to droga, jest zadaniem całego naszego życia. Że na tej drodze prowadzi nas Matka Boża. Pan Teresa tyle rekolekcji, śmieje się tutaj, nie? Tyle wszystkiego, biega, szuka ludzi, szuka dla Pana Jezusa, próbuje, żeby ich było tutaj jak najwięcej, żeby mogli, każdy by mógł odnaleźć właśnie Chrystusa w swoim życiu. No a dzisiaj to też niezwykły dzień, wiecie? Udzielę Wam błogosławieństwa przy tych świętych. Pani Tereso, ile to lat małżeństwa? 40. 40? 40 lat razem, słuchajcie. To jest, wiecie, piękne dla młodych. 40 lat małżeństwa, no i to błogosławieństwo, a dziś jest dzień świętej Matki Teresy z Kalkuty. Ona też przychodzi tutaj. Cari fratelli sorelle, sempre nello stesso paese urzędów, qui vedete delle immagini di San Charbel, devoti di San Charbel, con reliquie di dei santi, ma certamente c'è Santa Teresa di Calcutta anche. Santa Teresa, loro hanno 40 anni di matrimonio, commossi, e preghiamo per tanti che siete uniti nel matrimonio. E questa benedizione che passa per loro e per tanti anche gli altri che vedono queste immagini. Ja chcę, żeby teraz to błogosławieństwo spoczęło na was, a przez was na wielu małżonkach, na tych, którzy oglądają Charbel telewizję. Questa benedizione che scende su tanti di voi. Signora Teresa tanto si occupa, organizza viaggi, pullman per diverse celebrazioni, la gente. Ja powiedziałem, że Pani Teresa próbuje, autobusy organizuje, ludzi prowadzi. No i ma dobrego męża. Ile dzieci macie? Dwoje dzieci. I tak jesteście kochani. I ja mam to. Więc najpierw troje dzieci, tak? I teraz odmówmy modlitwę, której nas nauczył nasz Pan Jezus. A Pani ma na imię? Zofia. Zofia też tutaj przychodzi, tak? Mamusia. Mamusia. Mama, mamu. A to mamusia. Tak. No właśnie. A mąż w polu, bo nie wiedział o niczym. Bo ja z zaskoczenia przyjąłem. No, nie jest w polu. Niech mu Bóg błogosławi tam. Ale mamusia tu jest, to dobrą córkę wychowała i dobrze wam tu razem. Pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O święty ojcze Szarbelu, święty Janie Pawle II, a teraz w szczególny sposób poproście w sercu tych świętych,
aby wstawili się przed Jezusem Chrystusem za wami, za każdym z nas. Prosimy o to. O to wstawiennictwo. Ze wszystkim prosimy, Maryjo, weź nas pod swój macierzyński płaszcz. Tak jak prowadziłaś całe życie świętego ojca Szarbela, świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę czekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ten obraz, taki sam miałem w domu rodzinnym, przypomina dzieciństwo moje. Ileż razy modliłem się też przed tym obrazem świętej rodziny. I dzieciństwo, nawet tak myślimy o tych rodzinach naszych. Patrzymy na świętego Józefa, Matkę Najświętszą, rodziców, można powiedzieć, Pana Jezusa, tych ziemskich. Ale myślimy o naszych rodzicach, których pewnie już nie ma, rodziców na tym świecie. Twoich rodziców też nie ma. Jak mieli na imię, powiedzcie, jak imię miał mamo i tata. Mama, jak imię? Roman i Stefania. Stefania Roman. Michalina. Myślę, że oni też tu są. Moi Barbara, Włodzimierz. Wspominamy również innych. Mamy Mariannę. I wszystkich teraz. Aby Matka Najświętsza zaprowadziła ich wszystkich do nieba. I święci. Ora cari fratelli sorelle, preghiamo per i defunti anche, i genitori defunti. Abbiamo fatto la preghiera tenendo questa immagine di Sacra Famiglia e veramente avevo anche a casa una immagine così. Per questo preghiamo per le famiglie. Per le famiglie, quanto è bisogno. E per i nostri defunti genitori. Ave Maria, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Boże Ojcze Wszechmogący, prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił tę rodzinę. Prosimy Ciebie, Matko Najświętsza, przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II i świętego ojca Szarbela, którzy dzisiaj w szczególny sposób przybywają do tego miejsca i tego domu. Błogosławcie im, prowadźcie ich nieustannie, chrońcie ich od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych, i całą rodzinę, ten dom, ich bliskich, i męża Pani, który pracuje w polu, i wszystkich. To błogosławieństwo niech spocznie na Was i pozostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zaśpiewamy. Święty Szarbelu, patronie nasz, Święty Szarbelu, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Janie Pawle, patronie nasz. Święty Janie Pawle, patronie nasz. Módl się, módl się, módl się za nami. I teraz, małżonkowie, podejdźcie, pobłogosławimy Was te 40 lat. 40 anni di matrimonio, 40 anni. Pomyślelibyście, że ja przyjadę w tym roku 40-lecia, jaki Pan Bóg jest wielki. Tak, Tereniu, tak. Czy byś pomyślała,
czy mąż twój, że to będzie dzisiaj dzień, zobacz jak niesamowity, Teresa, święta matka Teresa z Kalkuty i ty masz imię Teresy. Nic się nie dzieje z przypadku. To wszystko gdzieś tam u góry zapisane. Niech Bóg Wszechmogący wam błogosławi. Niech was chroni, niech wam udziela wszelkich łask. Prosimy cię, Panie Boże, ty, który swą łaską nieustannie jednoczysz ich, błogosław im, prowadź ich, chroni od wszelkich przeciwności i zasadzek złego ducha. Oddal od nich wszelkie działanie zła. Oddal od nich wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych. Prowadź ich, tych, których sprawiłeś, że mogli spotkać się w życiu, że mogli pójść tą drogą małżeńską. Tych, który obdarzyłeś ich potomstwem. Błogosław im potomstwa, kiedy przejdą już kiedyś na drugą stronę. Niech tam uwielbiają cię przez całą wieczność. Razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wszystkiego dobrego. Niech Bóg wam błogosławi. I wielu was. A teraz mamy też prosimy i mężowi też. Wy ile lat małżeństwa? 60 lat. Mamma sessanta anni di matrimonio. Ma suo marito sta lavorando in campo. Ma benediciamo lui anche. Błogosławieństwo niech stąpi na ciebie też. Na twego męża. Niech wam błogosławi, prowadzi i strzeże Bóg Wszechmogący. Niech was chroni Matka Najświętsza i bierze pod swój macierzyński płaszcz, kiedy przejdziecie kiedyś na drugą stronę, by uwielbiać Jezusa i Matkę Najświętszą całą wieczność. Niech was Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zobacz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przepraszam, zarazem od tego, jak mówiłem, to pan jeszcze widziałem, to jest... Joanna jestem. Będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak jemu chwała i cześć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani moi, jesteśmy w domu modlitwy świętego Szarbela w Kraśniku u Asi i Asi. Dwie Asie, syn, przychodzą, ludzie się zmieniają. Prośmy Boga, aby wielu mogło w swoich domach gromadzić się na modlitwie przede wszystkim, a ci, którzy zechcą, by mogli też zaprosić do tej modlitwy świętego Ojca z Libanu, Ojca Szarbela. By ten łańcuch jak różaniec wszystkich tych domów był tak wielki i piękny dla Matki Najświętszej i Pana Jezusa. Tutaj w Kraśniku za chwilę rozpoczniemy nabożeństwo, katechezę przeświętą, adorację Pana Jezusa. Wielu ludzi zmierza, aby wziąć udział w tej wspólnej modlitwie. Pytanie jest, przyjdą i dlaczego chcą przyjść? Z jakiego powodu? Aby każdy, który tu przybędzie dziś na spotkanie, by spotkał prawdziwy Jezusa, by w jego sercu było pragnienie spotkania i rozmowy z Nim. I żeby nie mieli żadnej innej intencji. Prośmy więc Jezusa za nimi. Prośmy o to, by Pan Jezus wysłuchał te błaganie każdego. A każdego Pan Jezus słucha. Święty Ojciec Szarbel, który tu patronuje w tym domu, by
by właśnie wsparł nas w tej modlitwie. Prośmy za Asię, za wasz dom modlitwy, aby jeszcze ktoś może zechciał z wami spotkanie mieć, aby się wzrastali, by w naszych sercach była radość. Błagamy o to. Rozpoczniemy koronkę do Bożego Miłosierdzia w tych wszystkich sprawach chorych, cierpiących, potrzebujących modlitwy za waszymi rodzinami. Pozwólcie, że również w języku włoskim, ponieważ domy modlitwy tam również umacniamy was, witali wszystkich, że tworzymy tą jedną rodzinę. Allora siamo in questa casa di preghiera a Kraśnik, fra poco inizieremo Santa Messa, adorazione eucaristica. E vogliamo stare insieme con Gesù e chiediamo San Charbel che ci intercede, ci accompagni tutti noi, ma quanto è importante di essere uniti nella preghiera. Questa casa di preghiera, jaki numer? No, modlitwy. Questa casa è numero 216, dom modlitwy 216. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckim Pilatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy za Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawaj ze zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze całe życie. Możemy sobie usiąść. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Ani Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Ani Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Ani Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi wodą, które wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. I po włosku, bo w Italii uczę ich po polsku, jak mówi się Jezu, ufam Tobie, abyśmy ten most budowali naszych między dwoma narodami, które tak bardzo złączyła też historia, ale też święty Jan Paweł II, którego przecież relikwie tu są i wspominamy cały czas. Właśnie, abyśmy umieli też do Jezusa wołać jednym głosem. Jesu confido in te. Jesu confido in te. Jesu confido in te. Jesu confido in te. I teraz przyjmiemy błogosławieństwo już na to nabożeństwo dzisiejsze, tej pięknej, nowej świątyni. Nowa, prawda? Tak. Wybudowana przez księdza obecnego proboszcza. Obejmijmy też i proboszcza, i księży wikariuszy modlitwą teraz. Nie udzielę błogosławieństwa, nie pójdziemy tam. Ale adesso preghiamo, perché andiamo in chiesa, per la celebrazione, vogliamo pregare già per il parroco, per i suoi collaboratori sacerdoti. Powiedzmy za nimi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przyjmijmy błogosławieństwo na te dni, na te chwile, na dzisiaj i na jutro i pojutrze. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święty Szarbelu, patronie nasz, Święty Szarbelu, Święty Janie Pawle, patronie nasz, mój.
duszę. Mówię tą modlitwą objąć wszystkich, którzy spoczywają na waszym cmentarzu. Pomyślcie teraz o waszych bliskich, aby oni, jako zapraszamy ich do tej wspólnej modlitwy przed Bogiem, razem z nami dzisiejszego popołudnia, abyście za nami się wstawiali. Wielu z nich, tych, którzy odeszli, cieszą się radością chwały nieba, święci, a żyli pośród nas. Dlatego za nimi, za tymi, którzy są w czyśćcu, prośmy, by Jezus dzisiaj otwarł dla nich bramy Królestwa Niebieskiego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie Pani świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie Pani świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie Pani świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A teraz już takie słowo dla nas dzisiejszego dnia. Co tam dajesz? Niech będzie dla nas. Z listu do Filipian, rozdział 2, 12. Bardzo łatwo zapamiętać. Filipian 2, 12. Tak więc, umiłowani moi, skoro zawsze byliście mi posłuszni, gdy wśród was przebywałem, tym bardziej posłuchajcie mnie teraz, gdy jestem z dala od was. Proszę z bojaźnią i drżeniem, zabiegajcie o wasze zbawienie. To sam bowiem Bóg wzbudza w was dobre pragnienia i sprawia, że możecie działać zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez utyskiwań, zdecydowanie i w taki sposób, byście byli spokojni w sumieniu i niewinni, jak przystało na nienaganne dzieci Boże, żyjące wśród ludzi zepsutych i przewrotnych. Macie być między nimi w świecie niczym gwiazdy rozświetlające przestworza. Trwajcie niezachwianie przy słowie życia, abym mógł być dumny z was w dzień Chrystusa, widząc, że nie na próżno biegłem do celu i nie na próżno się trudziłem. A gdyby nawet krew moja miała być wylana w ofiarniczej posłudze dla dobra waszej wiary, to będę się tylko cieszył, dzieląc się z wami wszystkimi moją radością. Wy również powinniście się cieszyć i dzielić waszą radością ze mną. Myślę, że piękne słowa. Zabiegajcie i zdecydowanie. Nie dajcie się uwieść tym, którzy próbują głosić pewne prawdy, zmieniać może Boże, liberalizmu, relatywizmu. Brońcie tego, co święte. Brońcie za wszelką cenę i zdecydowanie wobec wszystkich. Amen. Nie ma, nie, no właśnie, nie ma tutaj wszystkich, ale nie ma większego prezentu i daru dla księdza, biskupa, dla wszystkich osób konsekrowanych, jak ten dar, który też tutaj dzisiaj otrzymuje od domu modlitwy waszego 216. To jest Marga, Redka, Apostola, że będą się modlić za mnie. Otrzymana Margaretka w Dzień Świętej Teresy, Matki Teresy z Kalkuty. Bardzo dziękuję. Allora nonce più grande dono per sacerdote per vescovo se que solo questo quando riceve Margherita. Allora per ogni giorno, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Ogni giorno una persona prega per sacerdote. Fate queste margherite per i sacerdoti. Peri-Weskowi. Grazie. Bóg zapłać serdecznie. Jeszcze raz. Niech Bóg wam błogosławi. Szczęść Boże. I jeszcze Tobie. Amen.